Hej, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Sonic Mania. W poprzednim odcinku wylądowaliśmy z Green Hill Zone do drugiego poziomu Sonic the Hedgehog 2, Chemical Plant Zone. Chyba po raz kolejny została zremasterowana ta mapa. I po raz kolejny platformy, które są od dupy postawione. No i cóż, nie wiem co mam powiedzieć, ponieważ no tak naprawdę schematy tutaj są dosłownie takie same. I chyba zginę! Tak, tutaj jest przepaść. No, jak mówiłem, schematy są takie same, na razie nie ma nic nowego, a myślałem, że coś będzie. Ale to jest pierwszy akt. Może coś zostanie, może coś nowego zobaczę. O, tu nie ma nawet platformy, zajebiście. Tak. Hurra! Nawet tego nie naprawili. No, to od początku. Chyba, że zrobię cięcie. I teraz... Co? Jak? Ja myślałem, że się zatrzyma. O Jezus Maria. O, może jest jakaś inna ścieżka? Proszę, tylko nie ten moment, proszę. Okej, okay, coś nowego. Okej, okay, nie widać tego momentu zasranego. A, jest checkpoint, zajebiście. Nie wcho... Nie. Chciałem tam nie wchodzić, ale dobra. Bo jak widzicie, te special stage'e i specjalne poziomy, które można znaleźć nad checkpointami, po zrobieniu ich nie dają nam szmaragdu chaosu, tylko jakieś tam gówno. Nie wiem nawet co daje. No i schrzaniłem zajebiście! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Jeszcze woda! Zajebiście! Nienawidziłem tego segwe... Ale zaraz bluzgnę, nie? Ale zaraz bluzgnę, nie? Ale będzie bluz... Ale będą bluzgi. O kurde, ja już... Okej. Okay. O Jezus Maria. Dlatego nie lubię... Dobra, jest. Nauczyłem się tego. Haha. Grało się w dwójeczkę. O ja pierdo. Ej, ja zginę. Ej, ja zginę. Ale zginę. O kur... Ale zginę, ale zginę. Kurwa! Game over. Nie wierzę. Drugi świat. Chemical Plant Zone. I ja już zginąłem. Okej. Okay. That shit fuck. That fuck shit. I teraz pewnie powiem to, co wszyscy fani Sonika powiedzieliby. Sonic w wodzie. To jest najgorsze, co wymyślili. Poziomy w wodzie to katorga. Ja pamiętam Labyrinth Zone z Sonica 1. To jest koszmar. To jest koszmar. Co tam jest? A, tam nic nie ma. O! Okej. Okay. Niepotrzebnie walnąłem w biurko. Okej. Okay. Okej. Okay. Nareszcie jakiś progres. Może koniec poziomu?
O nie, woda. A tu kolce. Ja przeczuwam przepaście jakieś, nie? No i fajnie. All of my rings are gone. Coś tu jest? Nie. Coś tu jest? Nie. Checkpoint jest, zajebiście. A, tu jest boss. Raczej miniboss. O, 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 o. O. Tajemniczy niebieski śluz. Okej, okay, nie można go dotykać, rozumiem, i chyba zginę. Okej. Okay. Okej, okay, będę jeszcze prostym bossem. O! Nie był taki trudny. O, dziękuję za tarczę. I czas na drugi akt. Coś nowego. Potem się odbijamy. Okej. Okay. Turkuso... Niebieski... Turkusowy. Więc turkusowy kolor żelatyny. Żelatyny? Tak się mówi? Nie wiem. Ała. Nisko podskakujemy, a kiedy na zielony, to odbijamy się o wiele... No, dalej się odbijamy. Prawo? Okej, okay, to jest też coś nowego. No fajnie. Aha, kurna. Dziękuję. Uii. O, coś mi się zcięło. Ej, coś mi się zcina, halo. Nie można tak... Kurwa! Gra nie promuje narkotyków. Co z tego, że tam są strzykawki? To nie są dragzy. Tam był checkpoint, którego nie zawaham się go użyć. Nie. Nie. Okej. Coś czuję, że powoli docieramy do końca. Wow. Wow. Okej, okay, kolejne dragzy robimy. No fajnie! Bardzo fajnie. No lecimy. Coś za długo... What? Serio? Serio? Czy oni naprawdę przerobili grę Min Bean Machine? Naprawdę? Ojeju. Jeszcze fajna muzyczka leci. Ej, fajnie. Tak fajnie. W ogóle Tails się schował gdzieś. Halo. Wyjdź do ludzi. Ty weź mnie tam, nie smyraj z tyłu, tylko pomóż mi. Jesteś... No to super, zablokowałem. Fajnie. Trzeba tak zrobić. Chyba. To wtedy... No i widzicie. Fajnie. Dobra, Eggman jest w gorszej sytuacji. To chyba dobrze, dobra, zrobię tak. O. Teraz zielonkawy kolor potrzebuję. Teraz tak zrobię. Okej, okay, tutaj mózg, boom, go, to wleci i tutaj, o, zielony, no i fajnie, widzicie, o, ale tutaj wpierdzieli punkty, znaczy, o, co to znaczy, prawie powiedziałem, czarny kolor, prawie, przepraszam. Okej, okay, trochę to się wydaje nudne. Znaczy na początku się zdziwiłem, wow. A teraz tak... No, okej. Okay. Okej. Okay. Fajny boss. Tylko, że to jest platformer. O, pokonałem go. Wow.
Sonic zdeformowany jest w człowiekokształtnym wyglądzie, pokonał człowieka z nadmiarem wagi, który ma, jak to wiki.pl mówiła i sam twórca Sonika, 300 IQ, pokonał go w Tetrisa. To jest fascynujące. Dobra, i tutaj to jest chyba nowy świat. Zupełnie nowy świat. Takiego nigdy nie było. Nazywa się Studiopolis. Ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, trzymajcie się. I do zobaczenia. Dattebayo.